Często jeżdżę po Polsce i tam, gdzie PSL ma szpitale powiatowe, często są problemy. Naprawdę trzeba to zmienić. Tutaj po raz trzeci widać konieczność dobrej współpracy. Musimy wybrać na Lubelszczyźnie do Sejmików i oczywiście w powiatach i w gminach radnych prawa i sprawiedliwości. Mam nadzieję, że wybierzemy. Cieszę się bardzo. To jest trzeci punkt, gdzie widać konieczność tej bliskiej współpracy rządu i samorządu właśnie w służbie zdrowia. Ale punkt czwarty. Dzisiaj zacząłem wizytę w Waszym województwie w gminie malutkiej takiej, podobno najmniejszej w Polsce, po dworze. To jest w powiecie parczewskim. I tam obiecaliśmy pięć miesięcy temu. Kawał drogi do zbudowania. Bo nasi poprzednicy PSL znowu zamknęli, PSL i PO zamknęli we wrześniu 2015 roku, bo było za dużo dziur. No pewnie, to jest najprościej. Jak są dziury, wyłączyć kawałek drogi z użycia. My tak nie podchodzimy, szanowni państwo, nasz program rozwoju dróg lokalnych to jest program rządowy, ale najlepiej będziemy go wdrażać, jeżeli będzie. Dobry gospodarz, taki jak pan burmistrz, pan burmistrz Żaczek. I chcemy takiego właśnie gospodarza. I to czwarty punkt. Ale po piąte. Tutaj macie Państwową Straż Pożarną, której obiekty wymagają dużej renowacji, remontu, inwestycji. Podjęliśmy decyzję z panem Wojewodą, który tutaj jest z nami, z panem Wojewodą Czankiem, żeby zainwestować tutaj. 16 milionów złotych. Dziękuję bardzo, panu Wojewodzie. Dziękuję panu premierowi. 16 milionów złotych. Właśnie w Państwową Straż Pożarną. To jest znowu piąty punkt bliska współpraca samorządu, bliska współpraca jednostek samorządu terytorialnego z rządem. Czyli kolejny punkt, gdzie to bardzo wyraźnie widać. Wreszcie są takie obszary, gdzie samorząd zupełnie sam sobie nie jest w stanie poradzić. To jest. To są drogi ekspresowe, autostrady, drogi ekspresowe. I tutaj S17, przez, z Warszawy przez Otwock, dalej tutaj na południe Ryki, Puławy, Ryki, Puławy Lublin i dalej Krasny Staw, Zamość i tam na przejściu Chrebenne chyba, prawda? S17 i to jest inwestycja, którą prowadzimy. W 2019 roku będzie wykonana ta inwestycja. Podobnie. Drogi kolejowe, linie kolejowe. Też inwestujemy 5 miliardów złotych w drogi kolejowe w województwie lubelskim. To jest bez precedensu program usprawnienia linii kolejowych, po to, żeby mieszkańcy mogli dojeżdżać. To punkt siódmy. Ale też powiem o jeszcze jednym punkcie, o którym słyszałem, że tu jest ważny dla Was. Nazwijmy punkt ósmy, jak osiem błogosławieństw. Mam nadzieję, wszystkie się spełnią dla. Ryków tak jak tutaj mi obiecano jak pan burmistrz dobrze to powiedział pytałem czy się mówi dla Ryków czy dla Ryk powiedziano mi że obie formy są dopuszczalne zgadzamy się z tym no jedni się zgadzają tak tak zapytałem tego się będę trzymał a więc ósmy punkt PKS nasi poprzednicy niestety ja jestem w nastroju bardzo miłosiernym ale trzeba powiedzieć uczciwie że zwijali bardzo często posterunki policji. Wiecie, ile zwinęli posterunków policji w Polsce? W całej Polsce było 817 posterunków, zwinęli 418 posterunków policji. Ponad połowę. Niech się wytłumaczą z tego. Platforma Obywatelska, PSL, czemu zwinęliście posterunki policji? Czemu zamknęliście posterunki policji? Czemu się przyczyniliście przez to, do zmniejszenia bezpieczeństwa obywateli. My, drodzy państwo, otwieramy z powrotem te posterunki policji i odtwarzamy linie autobusowe, linie kolejowe, które oni zamykali, placówki pocztowe, które oni zamykali, bo my chcemy, żeby była Polska rozwoju, a nie Polska zastoju. I tutaj wiem, że pan burmistrz przejął, ten PKS, który tutaj służy mieszkańcom, ale stara się teraz o wymianę taboru. Taboru autobusowego, autobusy i rozmawia z kim? Znowu z instytucjami państwa. Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i z innymi instytucjami państwa, po to, żeby była jak najlepsza, jak najbliższa tutaj współpraca między państwem, między wami, mieszkańcami ryk czy ryków. Dla jednych ryk, dla drugich ryków. Z A, państwem. I to chcę, szanowni państwo, obiecać, że dotrzymujemy słowa w rządzie i dotrzymamy go w samorządzie. Chcemy współpracować ze wszystkimi, ale najlepiej współpracuje nam się z uczciwymi, skutecznymi, profesjonalnymi gospodarzami, takimi jak tutaj pan Rzaczek. Zapraszam do mnie, panie burmistrzu. Mam nadzieję, że wybierzecie go znowu i że będzie. Dobrze z powrotem mógł w kolejnych latach zmieniać piękne wasze miasto. Ja bym sobie tego jak najbardziej życzył, ale jeszcze jeden akcent chcę powiedzieć Państwu. Jesteście częścią województwa lubelskiego, które zaciągnęło cztery razy długi w porównaniu 4,5 raza takie długi, jakie były 10 lat temu. Ze 140 milionów na 650 milionów. To jest tak, jak ktoś by w domu miał, nie wiem, jakiś dług, proszę sobie wyobrazić, 10 tysięcy złotych i nagle ma 45 tysięcy złotych długu 4,5 razy większy dług. I co oni zrobili z tymi długami, z tymi pieniędzmi, które pozyskują z budżetu państwa? Tylko z budżetu państwa dzięki uszczelnieniu CITU i PITU o dwa rodzaje podatków, od firmy, od osób indywidualnych. Tylko dzięki temu do województwa lubelskiego i do, do całej Polski najpierw powiem, wpłynęło więcej w tym roku o 16 miliardów złotych, a do województwa lubelskiego około 700 milionów złotych, więcej niż w roku 2015, do wszystkich samorządów. Pytajcie swoich gospodarzy, co zrobili z tymi pieniędzmi. Bo my nasze pieniądze wiemy jak zainwestowaliśmy. W rodzinę 500+, plus, zabrane mafią watowskim pieniądze 75+, plus, waloryzację kwotową dla emerytów, którą szykujemy teraz w najbliższym czasie, w drogi lokalne, wyprawkę 300+ plus dla młodzieży, dla dzieci, dla ucznia, w drogi ekspresowe, drogi kolejowe. My tam zainwestowaliśmy te pieniądze. Pytajcie. Sejmik jest bardzo ważnym miejscem, gdzie wykonuje się usługi publiczne, służbę publiczną. Chcemy wybierać radnych Sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości, żeby Urząd Marszałkowski, Urząd Marszałkowski, bardzo ważny dla Waszego życia, był tak samo skuteczny, jak jesteśmy skuteczni w rządzie. Jeżeli wybierzecie taki Urząd Marszałkowski, to będziemy mogli znakomicie współpracować z tym urzędem. Lepiej dużo jeszcze niż do tej pory i dużo więcej budować dróg, tworzyć nowych miejsc pracy, przyciągać inwestorów, po to, żeby Lubelszczyzna dużo lepiej się rozwijała do tej pory. To chcę Państwu obiecać, zobowiązać się i poprosić o Wasz głos. Liczę na Wasz głos, ale też liczę się z Waszym głosem, bo tak traktujemy służbę publiczną, jako służbę polskiemu społeczeństwu. Dziękuję bardzo. Panie premierze, w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękujemy za tę wizytę. Dziękujemy i doceniamy, że mimo tak trudnego okresu znajduje pan czas, żeby przyjechać do takich miast, do takich gmin jak, jak Ryki. Przyjechać, rozmawiać i słuchać naszych problemów, słuchać i szukać dobrych rozwiązań. Jako samorządowiec z satysfakcją przyjmuję te programy, które już realizujemy i cieszymy się z ich efektów tak jak pan premier powiedział, budujemy drogi w ramach programu rządowego. Budujemy pierwszy w rykach żłobek. Przystąpimy na pewno już to wiemy do programu mieszkanie plus. Będziemy przystępowali do kolejnych programów, które będą służyły samorządowi. Te programy chcę powiedzieć mają tę zaletę, że są zdecydowanie mniej skomplikowane od tych unijnych i zdecydowanie szybciej rozpatrywane. A to z punktu widzenia, Samorządy jest bardzo istotne, bo można bezpiecznie planować działania na przyszłość. Panie premierze, kibicujemy panu, pańskim działaniom, chcemy pana wspierać. Niech pan prowadzi nas i odbudowuje tę Polskę, kieruje ją ku lepszemu, a my chcemy z panem budować nasze małe ojczyzny. Dziękujemy, panie premierze, i zapraszamy ponownie do Ryk. Środki unijne. Bardzo fajnie, cieszymy się. Średnio do Polski rocznie wpływa na programy dla rolników, na, na programy drogowe, kolejowe około 25-27 miliardów złotych. To jest dużo. Jak najlepiej trzeba je zagospodarowywać. My z samego uszczelnienia podatków w przyszłym roku będziemy mieli może nawet około 50 miliardów złotych, niemal dwa razy więcej. Nasze programy społeczne nie wzięły się z niczego. To, że możemy budować 10 razy więcej dróg niż nasi poprzednicy, nie wzięło się z niczego. To, że mamy teraz możliwość kolejnych programów społecznych i nad nimi pracujemy, ale też inwestycyjnych, rozwojowych, też się nie wzięło z niczego. To wzięło się z ciężkiej, uczciwej, skutecznej pracy na rzecz naszej Ojczyzny. I trzeba zdać sobie z tego sprawę. Bez tej zmiany, słusznie nazywanej dobrą zmianą, która oby była zmianą na dobre, dobra zmiana musi być zmianą na dobre. Bez tej dobrej zmiany nie byłoby tego wszystkiego, nie byłoby tych programów społecznych. Trzeba było odrobinę serca, odrobinę wyobraźni i odrobinę skuteczności. I dzięki temu jesteśmy dzisiaj w innym położeniu, a za parę lat, jak wyborcy nam zaufają, będziemy jeszcze o wiele bardziej do przodu, szybciej gonić ten europejski standard życia, europejski poziom życia. I jestem przekonany, że zwyciężymy. Dziękuję bardzo.